I tak samo te dwa filmy zostały zrobione przypadkowo, można powiedzieć, tak, że ktoś włączył nagrywanie i powstał fajny film. Tak też można. Ten film z kolei jest bardzo od niedawna tak zasłynął tym, że w ciągu 24 godzin został wyświetlony 40 milionów razy, co jest rekordem jak na dzień dzisiejszy. Hi. Hi. Yeah. Do we just do this anytime? Yeah. You ready? Yeah, take your time. We're ready. Oh. Can you turn off the lights? Come on. Justin. Elizabeth. How are you? Nice to meet you. Shall we make out? Absolutely. This here is the awkward moment. Since you're an actress, you've done this before. A little bit. A little bit. Okay. Well, I'll follow you. Maybe that isn't the best way to kiss someone. So whenever. Are you filming? I even forgot his name. It's actually pretty scary. What was your name again? Greg. Greg. Ingrid. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. And so we can kiss. I'm wasting my time. Adding scars to my heart. Cause all I hear is I'm not ready now. Are we good to go whenever? You have nice eyes. Let's look at each other for a second, okay? Okay. And I can tell that you didn't hide to face your mother losing her lover without saying goodbye. Without saying goodbye. I don't want to judge what's in your heart, but if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready? That was a good one. I'm sorry. You do have lipstick all over me now, don't I? Yes. So let's love for me. Let's love loud. Let's love now. Yes. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. What's your name again? Cause soon enough we'll die. I just feel like I want to hug you. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough. Nice to meet you. Thank you. Yes, pleasure. Do we make out more? I wbrew pozorom film nie jest czymś nowym. Wcześniej podobne pomysły były wykorzystywane przez youtuberów amerykańskich, którzy na ulicy stali z karteczką po całym mnie jestem zdesperowany. Po prostu wykorzystali pomysł na nowo, zrobili to lepiej w studio, tak? A myślę, że dlatego ma tyle wyświetleń, że tutaj każdy z nas sobie wspomina, tak, jaki był mój pierwszy pocałunek, a co się wtedy czuło, tak? Że te emocje bohaterów, poza tym lubimy podglądać, tak? Więc tu mamy okazję podejrzeć grupę ludzi, które doświadczyły tego momentu. No i stąd tyle wyświetleń. Więc czy każdy film może być wiralem? Krótka odpowiedź, nie. Tylko mały procent filmów, które są publikowane, przekroczy 100 tysięcy wyświetleń. Mówię w skali świata. W Polsce tak naprawdę już jak się przekroczy 30-50 tysięcy, to już jest sukces. Mówię o organicznym ruchu, nie takim, którym możemy sobie w reklamach kupić.
dłuższa odpowiedź, to trzeba spełnić warunki, tak, wywołać emocje, tak jak przed chwilą, czy tak jak firmy, w których na początku wam pokazywałem. Najlepiej mieć zaskakujący pomysł, no i też wsparcie wpływowych osób w społeczności, tak jak przy filmie Stęczą, tak, takich filmów jest mnóstwo. Teraz wam pokażę reklamę, która została w całości wykonana iPhone'ami. Jest to reklama Apple. Jak widzicie, można zrobić film telefonem komórkowym, nie musi to być super sprzęt. Tutaj liczył się pomysł, realizacja. Realizowali to w kilku miejscach na świecie. Oczywiście to nie był telefon tylko z ręki, tak, używano specjalistycznych statywów i tak dalej, ale liczył się pomysł. Można też zrobić film ze zdjęć, nie musi to być kręcone. Tutaj firma Lexus zaprosiła ludzi korzystających z Instagrama do sfilmowania im reklamy. Taking still shots using mobile phones. That's it. And we're making a film. Amazing. Amazing. I've never been a part of a project like this or seen anything like this, so I'm pretty excited to see what it comes out to. People are coming from distances, hundreds, thousands of miles, just to be part of something that they've never seen before. Thank you again, guys. Let's all get out to our stations. Let's go. Oh, looks pretty good. I like it. We can't wait to edit it. I'm about to do frame number 174. I'm kind of excited about this one. Basically, I take the shot, edit it how I want, post it on Instagram, and they sequence it all together in the right order to make the film. There's a couple shots in which we simulate a camera car to wrap around or dolly around a car. We have specific marks where they need to be and where the car is to simulate that move. We actually photographed the entire location and rendered it in 3D so that we could map out all of our shots. So I chose frame 323, where I can get both the Lexus symbol and also the sleek lines of her. The car looks amazing, and if I could have one, I would take it. It's exquisite. Beautiful. Yeah, it looks like a masterpiece. How'd it go? It's good. Now my mind is filling itself with the colors and the shades, and like, should I edit it? Should I? Anyways, I'm excited. This is the second step after taking the picture. They're asking us to edit our image and that we're uploading it to Instagram using the hashtags. I got a little bit of the car.
and I was just gonna give it a black and white kind of a feel. I chose a nice slow down to the ground kind of shot that gave me a good perspective. Does my hair look okay? Yeah. Once they've posted the Instagram, we are saving all the images locally and delivering those photos in real time for the editor. It's pretty exciting to feel like you're part of something original, especially off of Instagram, because I pretty much live on that app. Thank you all on behalf of Lexus for welcoming us into your community. Today was an amazing day with so many talented, talented people taking shots and really making them their own. It's a really good representation of what Instagram is, because it's a community that comes together. I think Lexus goes, why don't we just jump like 9 steps forward? Really, really stretch everyone's imagination and do something that's completely different. 2, 3. Woo! Dead sexy. Pokazałem wam ten film z dwóch powodów, że film może powstać nie tylko przy takim tradycyjnym kręceniu ujęć, a drugi powód jest taki, że warto zaangażować społeczność, która jest dookoła was. Zaprosić ludzi do wspólnego filmowania, do zrobienia czegoś razem. To łączy ludzi, to ociepli wizerunek waszej fundacji, firmy. Także warto też, tak jak tutaj tak naprawdę wszystko zostało stworzone przez dyrektorów kreatywnych, a ci ludzie to tylko tam mieli swój punkt, w którym mieli się położyć i zrobić zdjęcie. Ale jest dużo, dużo takich pomysłów. Są w internecie też strony, które zrzeszają osoby, które chcą coś razem zrobić. Warto takie